Witam serdecznie w Kryminalnie na taśmach z tej strony Justyna i w dzisiejszym odcinku zabieram Was do Szkocji. Tym razem przedstawię Wam sprawę nastoletniej Jodie Jones z Dalkeith, która budzi zainteresowanie nawet teraz, w 2023 roku. Dlaczego? Bo wciąż wszyscy dookoła zadają sobie pytanie, czy aby na pewno sprawiedliwości stało się zadość? Był 30 czerwca 2003 roku, poniedziałek. 14-letnia Jodie Jones wychodzi z domu przed godziną 17, by spotkać się ze swoim chłopakiem, Luke'em Michelem. Dziewczyna ma wrócić do domu przed godziną 22, ale nie wraca. Zaniepokojona matka pisze wiadomość tekstową do chłopaka córki. By ten powiedział jej, by jak najszybciej wróciła do domu. Kiedy Luke odpowiada, że tego dnia nie widział Jody, matka podnosi alarm. Rozpoczynają się poszukiwania. Około godziny 22.30 na zalesionym obszarze znanym jako Rowan's Dyke Path pies Luka podejmuje trop. Wkrótce później chłopak dokonuje szokującego odkrycia. Co przydarzyło się Jodie? Czy luk mówi prawdę? I co takiego właściwie się tam stało? Jeżeli jesteście ciekawi tej historii, to zapraszam do posłuchania. Zacznijmy zatem od samego początku. Przenosimy się do Szkocji konkretnie do jej południowo wschodniej części, gdzie znajduje się pewna miejscowość o nazwie East Houses. Jak spojrzymy na mapę, to widzimy, że znajduje się bardzo blisko Edynburga. Jakieś 16 kilometrów dalej. To właśnie tam mieszkała bohaterka naszego podcastu. Jodie Jones przyszła na świat w 1989 roku. Jej rodzicami byli Judith i James, którzy pracowali w Royal Mail. Miała dwoje starszego rodzeństwa, siostrę Janine i brata Josepha. Wszyscy na J taka ciekawostka. Rodzina miała się dobrze, do pewnego momentu. Ojciec dzieciaków, James, na którego wszyscy wołali też w skrócie Jimmy, miał historię problemów psychicznych. Cierpiał na depresję. Leczył się, ale niestety w 98 roku przegrał tę walkę i odebrał sobie życie. Powiesił się w ogródku z tyłu domu. Znaleźli go żona i syn. W tamtym czasie Jodie miała zaledwie 9 lat. Straszna tragedia. Głowa rodziny, ojciec, mąż postanawia nagle zakończyć swoje życie. Judith była w tak fatalnym stanie po śmierci Jamesa, że nie była w stanie pracować. Czytałam, że ostatecznie postanowiła porzucić pracę, by po prostu zająć się domem i dziećmi. Ale nie wiem czy później zdecydowała się jednak kontynuować swoje zatrudnienie w Royal Mail. Dla całej rodziny był to bardzo trudny czas. Starsza siostra Georgie, czyli Jenin, nie potrafiła dalej mieszkać w tym domu. Nie mogła patrzeć też na ogród, na miejsce, gdzie ojciec postanowił odejść. Przeniosła się do dziadków, którzy mieszkali kilka domów dalej. Cała rodzina była ze sobą bardzo zżyta, zwłaszcza po śmierci Jamesa. Po kilku latach Judith postanowiła znów spróbować szczęścia w miłości. Poznała niejakiego Alana, który później z nią i z jej dziećmi zamieszkał. I jeżeli chodzi o naszą bohaterkę, czyli Jody, to czytałam, że podobno radziła sobie z tym żalem po śmierci ojca, ale w świetle jej późniejszego zachowania. Śmiem się raczej z tym nie zgodzić, ale nie uprzedzajmy faktów. W każdym razie Jodie była opisywana jako nieśmiała, grzeczna dziewczyna. W rodzinie pieszczotliwie nazywano ją ropuchą. Czemu zawdzięczała sobie to przezwisko, to nie wiem, ale jej to nie przeszkadzało. W 2003 roku miała 14 lat i uczęszczała do katolickiej szkoły św. Dawida w pobliskim Dalkif. Interesowała się muzyką, jej ulubionymi zespołami była nirwana i metalika. Zaczęła też przechodzić przez fazę nastoletniego buntu. Ubierała się na czarno, farbowała włosy na różne, zwariowane kolory, zrobiła sobie także kolczyk w warce. Wtedy też zaczęło się eksperymentowanie z alkoholem, z marihuaną w towarzystwie przyjaciół. Na początku roku dziewczyna zaczęła spotykać się ze swoim kolegą z klasy wyżej, który nazywał się Luke Mitchell. Mieszkał on w sąsiedniej miejscowości o nazwie New Battle. Podobali się sobie, mieli podobne zainteresowania, gust muzyczny. Jodie była w nim bardzo zakochana. Raz nawet nie poszli do szkoły, tylko wybrali się na wycieczkę do Edynburga, by kupić sobie identyczne kolczyki do ust. Dziewczyna prowadziła dziennik, w którym opisywała swoje uczucia względem luka. Była nim zauroczona. Mimo iż mieli zaledwie po 14 lat, to zaczęli ze sobą współżyć. Jodie nie chciała przyznać się rodzinie, że ma chłopaka. Wiedziała o tym tylko jej starsza siostra, Janine. I ponieważ Luke Mitchell jest bardzo ważną postacią w naszym podcaście, to powiedzmy sobie o nim coś więcej. Urodził się 24 lipca 88 roku i, tak jak wspominałam, mieszkał w New Battle. Jego rodzicami byli Colin i Phil. Miał też starszego o 8 lat brata, który nazywał się Shane. Gdy Luke miał 11 lat, jego rodzice się rozwiedli, ale utrzymywali przyjazne relacje wymieniali się też opieką nad chłopcami. Luke jest opisywany jako cichy, dosyć dobrze wychowany. W podobnym czasie, co Jody zaczął wykazywać zainteresowanie muzyką alternatywną oraz różnymi używkami, głównie marihuaną. Często z przyjaciółmi przebywali na takim zalesionym obszarze, który nazywali China Gardens. Podobno był znany w szkole z tego, że dealował trawką. Ubierał się na czarno, zrobił sobie kolczyk w uchu. I też w wardze, czy może bardziej w brodzie, chyba miał dwa, zaczął też przy sobie nosić nóż. Nosił go także do szkoły. Twierdził, że służy mu do samoobrony i do krojenia marihuany. Gdy zaczął związek z Jody, to wszyscy przesiadywali właśnie w China Gardens. Dziewczyna była w nim bardzo zakochana, w swoim pamiętniku pisała, że to nie jest taka zwykła szczenięca miłość, tylko Prawdziwa, dojrzała. Nie wiedziała, że Luke grał na dwa fronty, bo miał już dziewczynę, którą poznał będąc na wakacjach w Kenmore w środkowej Szkocji. Spędził z nią całe lato 2002 roku i nowy rok. Zarówno Jodie, jak i tamta dziewczyna nie wiedziały o swoim istnieniu. Luke miał dobre wyniki w szkole, właściwie był jednym z najlepszych uczniów w całej klasie. Jednak gdy zaczął dojrzewać, to pojawiły się problemy. Zaczął też wpadać w kłopoty i wykazywać zainteresowania tematami okultystycznymi. Na przykład, uczniowie mieli zadany esej. Nie wiem na jaki temat, i Luke oddał pracę zatytułowaną. Ból i cierpienie, w której pisał o końcu świata i uścisku dłoni z diabłem. Ponadto, swoje podręczniki zaczął ozdabiać rysunkami związanymi z okultyzmem. Były to po prostu jakieś pentagramy, kozły, czaszki i tym podobne. Nauczycielka była nieco zaniepokojona takim zachowaniem, postanowiła porozmawiać z Lukiem, zasugerowała mu, by może zgłosił się do szkolnej poradni, jeśli ma jakieś problemy. Na co chłopak odparł, że nie potrzebuje żadnej pomocy, a tym bardziej pomocy psychologa, że nic mu nie jest i nigdzie do żadnej poradni nie pójdzie. Tak jak wspominałam, kiedy Jodie zaczęła się z nim spotykać, to o tym związku wiedziała jedynie jej starsza siostra. Jednak wiadomo, nie można było tego ukrywać w nieskończoność i w maju 2003 roku rodzina Jones poznała młodego Michela. Zdaje się, że nie mieli nic przeciwko temu związkowi, bo pozwalali Jodie się z nim spotykać. Powoli będziemy zbliżać się do wydarzeń, przez które ten podcast w ogóle powstał. Nastał poniedziałek 30 czerwca 2003 roku. Judy wróciła do domu ze szkoły około godziny 16. W tamtym czasie miała szlaban na wychodzenie z domu, poza oczywiście wchodzeniem na zajęcia. Dlaczego miała szlaban? Bo Judith, jej matka. Dowiedziała się, że córka opuszcza zajęcia i pali marihuanę w lesie razem z innymi dzieciakami. Kobieta po prostu postanowiła to ukrócić. Jednak ponieważ przez ostatnie dni Jodie zachowywała się dobrze, przestrzegała zasad powrotu do domu, to matka stwierdziła, że jej kara dobiegła końca i jeśli chce, to może sobie dziś gdzieś wyjść. Był tylko jeden warunek. Ma wrócić do domu do godziny 22 i ani chwili później. W tamtym czasie Jody posiadała telefon komórkowy, ale był zepsuty. Nie wiem dokładnie, co było z nim nie tak, ale nie mogła z niego korzystać. Pożyczyła więc telefon od matki i napisała SMS-a do luka, swojego chłopaka, z zapytaniem, czy miałby ochotę się spotkać. Luk się zgodził. Zastrzegł jedynie, że może wyjść z domu dopiero po godzinie 17, bo robi obiad dla rodziny. Podobno zwykle właśnie to Luke gotował obiady, bo jako pierwszy wracał do domu. I około godziny 17:40 zadzwonił na telefon stacjonarny rodziny Jones. Odebrał ojczym Jody, Alan, który oznajmił mu, że dziewczyna już wyszła. Tak jak wspominałam wcześniej, Jodie mieszkała w East Houses, a Luke w New Battle. To dwie sąsiadujące ze sobą miejscowości, które łączy leśna ścieżka zwana Rowan's Dyke Path. Droga wiedzie przez las, może mieć maksymalnie 800 metrów długości. Jeżeli oglądacie mnie na YouTubie, to właśnie teraz powinna wam się wyświetlić mapa. I była to popularna trasa, zwłaszcza wśród miejscowych, którzy właśnie w ten sposób skracali sobie drogę między tymi dwoma wsiami. Zresztą, wiele razy Jody i Luke nie szli, często spotykali się mniej więcej w połowie. I teraz przedstawię Wam wersję wydarzeń Luka Michela. To jest istotne, by zapamiętać, że to, co teraz powiem, to są jego słowa i będzie się ich usilnie trzymał według niego. Gdy Alan powiedział mu, że Jody już wyszła z domu, to on także udał się w stronę ścieżki łączącej obie wsie. Postanowił nie iść przez las, tylko poczekać przy głównej drodze po swojej stronie, czyli po stronie New Battle, na swoją dziewczynę. Minuty mijały, a Jody nadal nie było. W końcu nastała godzina dziewiętnasta i Luke stwierdził, że chyba nie przyjdzie. Zadzwonił do swojej matki Corin, by poinformować ją, że Jodie nie ma nie przyszła, i idzie w takim razie spotkać się z innymi przyjaciółmi. Minęła 20, później 21. Aż w końcu wybiła godzina 22. Jodie nie pojawiła się w domu o ustalonej porze. Judith Jones była zirytowana. Zastanawiała się, czy zniesienie tego szlabanu to na pewno był dobry pomysł. Wyrzucała sobie, że może powinna być bardziej konsekwentna i zatrzymać nastolatkę jeszcze przez kilka dni w domu, tak dla zasady. Matka wiedziała, że córka poszła na spotkanie z chłopakiem. Miała numer telefonu do Luka, więc napisała mu smsa. Napisała coś w stylu: Luke, powiedz Jodie, że ma natychmiast wracać do domu i że znowu masz laban. Gdy tylko chłopak odczytał tę wiadomość, to wykręcił numer do pani Jones. Powiedział jej, że tego wieczoru nie widział się z Jodie. Że owszem, umówiła się z nim, ale on czekał i nie przyszła. Judith poczuła niepokój. Rozłączyła się i zaczęła obdzwaniać innych przyjaciół swojej córki, pytając, czy Jodie jest z nimi. Ale nie była. Nikt ze znajomych nie widział jej od zakończenia zajęć w szkole. Kobieta ponownie zadzwoniła do Luka, informując go, że Jody nigdzie nie ma. Chłopak zaproponował, że przejdzie się drogą, którą miała iść dziewczyna i weźmie ze sobą swojego psa, owczarka niemieckiego o imieniu Mia. Zapadał zmrok, więc musiał się śpieszyć. Zabrał ze za sobą psa i spakował także latarkę. Tymczasem w domu rodziny Jones Judith podniosła alarm. Zadzwoniła do Alice Walker. Swojej matki, u której mieszkała Janine, czyli starsza siostra Jodie. Janine wraz ze swoim chłopakiem, Stevenem i babcią wyruszyli z domu na poszukiwania nastolatki. Matka miała złe przeczucia. Jodie owszem, buntowała się w ostatnim czasie, opuszczała zajęcia, paliła trawkę. Doszły ją też słuchy, że podobno brała też jakieś inne środki odurzające, ale nigdy nie zdarzyło się, by nie wróciła do domu o ustalonej porze. Zawsze informowała Judith, że się spóźni, że się na przykład zasiedziała, ale jest już w drodze. Nigdy też nie uciekała z domu. Pani Jones z każdą minutą odczuwała coraz większy niepokój, ale cóż mogła zrobić? Postanowiła zostać w domu na wypadek, gdyby Judy wróciła w końcu w terenie była Alice, Janine i Steven oraz Luke ze swoim psem. Musiała myśleć racjonalnie, nie dać się ponieść emocjom, choć z pewnością nie było to łatwe. Zdecydowała też o powiadomieniu policji i zgłoszeniu zaginięcia córki. W końcu miała tylko 14 lat. I w momencie, gdy Judith rozmawiała z policją, Luke był już w trasie. Twierdził, że szedł ścieżką w stronę East Houses, gdzie spotkał rodzinę Jody. Razem udali się w stronę przeciwną, czyli w stronę New Battle. Piesluka, czyli Mia, była szkolona w szukaniu różnych rzeczy i ludzi. Kilka razy zboczyła ze ścieżki, ale ostatecznie na nią wracała. Gdy przemierzyli większość drogi, Mia zaczęła sygnalizować, że coś zwęszyła. Byli akurat przy takim kamiennym murze, czy może bardziej takiej kamiennej ścianie. Podobno pies podskoczył i oparł na murze przednie łapy. Konkretnie było to w miejscu, kiedy stykały się takie dwa duże kamienne bloki i układały się one w literę V. Ale pamiętajmy, że to wszystko to są słowa luka. Chłopak krzyknął do pozostałych, że mija coś czuje, i wszyscy zebrali się właśnie przy tej wyrwie w ścianie w kształcie litery V. Luke przeskoczył na drugą stronę i podążył wzdłuż ściany z powrotem do miejsca, w którym Mia się zatrzymała. Oświetlał sobie drogę latarką i w końcu światło padło na coś, co początkowo wziął za nogi manekina. Jednak już chwilę później zdał sobie sprawę, że to wcale nie jest manekin, tylko Jodie. Luke zawołał, że coś znalazł. Ale nie powiedział co. Steven Kelly, chłopak Janin, również wspiął się za tą ścianę. Alice Walker nalegała, by jej także pomogli wejść. Kiedy kobieta przeszła na drugą stronę, doznała szoku. Przy ścianie leżała jej czternastoletnia wnuczka. Martwa. Była naga. Dookoła porozrzucano jej ubrania. Miała podcięte gardło. I mnóstwo ran ciętych na swoim ciele. Czytałam, że te rany i obrażenia zostały porównane do tych, które odniosła Elizabeth Short, zamordowana w 1947 roku, znana jako Czarna Dalia. Jodie ręce miała związane za plecami i użyto do tego jej własnych spodni. Wyglądało to naprawdę strasznie, i gdy Alice to zobaczyła, to upadła na kolana i zaczęła krzyczeć. Nie była w stanie poradzić sobie z tym, co właśnie zobaczyła. Ktoś zadzwonił na policję. Było około godziny 23. Funkcjonariusze przybyli na miejsce jakiś czas później. Długo potem pojawił się patolog. I wtedy pojawił się problem. Patolog cierpiał na potworny ból pleców i nie był w stanie dostać się do ciała. Zamiast znaleźć jakąś alternatywną drogę. Do ciała postanowiono wezwać jego zastępcę, który miał przyjechać dopiero po godzinie ósmej rano, następnego dnia. W związku z tym zwłoki trzeba było zabezpieczyć. Przeniesiono je na takie plastikowe prześcieradło, ale niczym nie przykryto. A tak się złożyło, że w nocy padał też deszcz. Obcięto gałęzie drzew dookoła, by ułatwić dostęp do ciała. Później komentowano, że wszystkie działania policji były dosyć kontrowersyjne, no bo jak? Nie zabezpieczyć dostatecznie ciała? Następnego dnia zwłoki zostały zabrane do zakładu medycyny sądowej, gdzie odbyła się sekcja. Jodie została uderzona tempem przedmiotem w głowę, była także duszona i wielokrotnie pchnięta nożem. Rany na jej rękach sugerowały, że walczyła. Zabójca tak mocno podciął jej gardło, że prawie odciął głowę. Na jej powiekach, policzku i lewej piersi widoczne były cięcia nożem, które wykonano pośmiertnie. Mimo iż Jodie została znaleziona naga, to patolog nie stwierdził, by została wykorzystana przed swoją śmiercią. W tym samym czasie wszyscy, którzy odkryli ciało, zostali zabrani na posterunki policji celem złożenia wyjaśnień. Postarunki, bo ich rozdzielono. Rodzina dziewczyny, czyli jej babcia, siostra i jej chłopak, zostali zabrani na posterunek w Newbattle. podczas gdy Luka zabrano do dalkiw. To, co jest istotne, to fakt, że chłopaka przesłuchiwano przez niemalże 8 godzin bez żadnej osoby dorosłej, a jak pamiętamy, miał zaledwie 14 lat. Ponadto został poddany pełnej rewizji osobistej. Do domu wypuszczono go dopiero po siódmej rano. Zarówno rodzina Jody, jak i Luke opowiedzieli tę samą historię odnośnie odkrycia ciała dziewczyny. Wszystkie wersje wydarzeń się pokrywały. To brutalne morderstwo wstrząsnęło całą społecznością East Houses in New Battle. Nikt nie mógł uwierzyć, że coś tak strasznego wydarzyło się w okolice. Wszyscy byli w szoku. Zrozpaczeni mieszkańcy zostawili dziesiątki kwiatów przy wejściu do Rowan Dykes Path. Śledztwem w sprawie morderstwa Jody kierował doświadczony detektyw Craig Dobby. Na konferencji prasowej powiedział, że przez 28 lat swojej policyjnej kariery nigdy nie natknął się na tak straszliwą zbrodnię, jak ta, której ofiarą padła ta czternastolatka. Detektyw Dobi apelował do każdego, kto ma informacje, które mogą pomóc w dochodzeniu, o zgłoszenie się na policję. Wezwał opinię publiczną do zwrócenia uwagi na każdego, kogo zachowanie zmieniło się w ciągu ostatnich 48 godzin. I kto z niewyjaśnionych przyczyn pozbył się swoich ulubionych ubrań. W ciągu 24 godzin, na posterunkach policji rozdzwoniły się telefony. Do sprawy przydzielono aż 40 funkcjonariuszy. Ian Steven, psycholog sądowy, wyraził swoją opinię, że brutalność tego ataku sugeruje, że zabójcą kierował jakiś motyw osobisty. W momencie ataku targały nim silne emocje. Możliwe, że nie miał nad nimi kontroli nawet po zabiciu dziewczyny. Sugerował, że morderstwo wyzwoliło w sprawcy tak silne emocje, że do tej pory może odczuwać zaniepokojenie, że się boi i ukrywa. 5 lipca 2003 roku, czyli pięć dni po morderstwie, policja wygłosiła publiczny apel, by dwoje młodych ludzi, którzy podobno przejeżdżali na przerobionym Motocyklu, motorowerze, w czasie prawdopodobnego popełnienia zbrodni, zgłosili się na policję. Jechali leśną ścieżką około godziny 17, a to mogło być w czasie, kiedy Jodie została zamordowana. Policja w swoim apelu zapewniała, że nie interesuje ich, czy ten motocykl był zdatny do użytkowania na drodze i czy był legalnie zarejestrowany, więc nie muszą się tego obawiać. Zapewniali, że interesuje ich tylko i wyłącznie to, czy widzieli coś podejrzanego w lesie, gdzie zginęła Jodie. Ten apel poskutkował. Na policję zgłosiło się dwóch młodych chłopaków: John Ferris, który był kuzynem samej Jodie, i Gordon Dickey, który był spokrawniony z Ferrisem. Chłopcy powiedzieli, że nie widzieli nic w lesie, że nie mieli nic wspólnego ze śmiercią Jodie. I tylko tamtędy przejeżdżali. Nie mówiono o tym głośno, ale śledcze zaczęli przyglądać się samemu chłopakowi zamordowanej nastolatki Lukowi Michalowi. Sama rodzina Jones uważała, że jakoś bardzo szybko odnalazł ciało Jody. Nie chcieli uwierzyć, że to ten pies mija, zwęszyła trop. Poza tym, Luke zachowywał się dziwnie. Wydawał się być bardzo spokojny, kiedy odnalazł ciało a przecież zwłoki były bardzo mocno poturbowane. Było mnóstwo krwi. Jody miała nawet pocięte powieki, a nie wywołało to w nim jakichś wielkich emocji. Ponadto sam Luk podczas składania wyjaśnień powiedział bardzo ciekawą rzecz. Zapytano go, skąd wiedział, że ciało należy do Jody. Przecież było ciemno, on miał tylko latarkę. Na co ten odparł, że rzuciła mu się w oczy spinka, którą miała we włosach. Dziewczyna rzeczywiście miała we włosach spinkę, ale ona znajdowała się bardzo nisko, prawie przy samych końcówkach, w dodatku z tyłu pleców, więc nie mógł jej od tak zauważyć bez ruszenia ciała. Luke dodał też, że rozpoznał jej ubrania, bo była w nich w szkole. Ale znów, jak mówiłam, było bardzo ciemno, dookoła krzaki las, a on miał tylko latarkę. W dodatku okazuje się, że Jodie w szkole była ubrana inaczej. Idąc na spotkanie przebrała się. W co to nie wiem, bo nie jest to podawane. Niemniej jednak to oznaczało, że Luke widział ją po szkole. Ale miał alibi. Jego brat Shane zeznał, że widział jak Luke wrócił ze szkoły i że przyrządził obiad, a dopiero później wyszedł. Jakoś przed osiemnastą. Mimo to zarządzono przeszukanie domu Mitchellów. Technicy spędzili na miejscu niemal 8 godzin szukając dowodów. Do toreb spakowali wiele przedmiotów do zbadania. Usunęli nawet zawartość popiołu z takiego metalowego kominka, który znajdował się w ogrodzie za domem, w celu sprawdzenia, czy nie doszło na przykład do zniszczenia jakichś dowodów. Sprawia morderstwa nastolatki z East Houses towarzyszył ogromny rozgłos. Sprawa stała się bardzo medialna. Zorganizowano rekonstrukcję, która została wyemitowana w telewizji już tydzień po śmierci Jody, mimo że pojawiło się wiele głosów przeciw. W pierwszych dniach śledztwa policja nie dysponowała żadnymi świadkami, którzy widzieliby Jody na leśnej ścieżce. Jednak już 16 lipca tacy świadkowie się znaleźli. Powiedzieli, że widzieli dziewczynę podobną do Jody, idącą około godziny 17 w stronę Rowan's Dyke Path. Policja miała poważny problem. Zginęła młoda dziewczyna. Bardzo brutalnie ją okaleczono. Nie było świadków i nie było też co najważniejsze, narzędzia zbrodni. Przeszukano cały ten zalesiony obszar, przez który wiedzie ścieżka Rązdaj, ale nic nie znaleziono. Miesiąc po śmierci Jodie sprowadzono nową grupę funkcjonariuszy pod dowództwem nadinspektora Douglasa Watsona. Liczono na takie świeże spojrzenie na akta sprawy. Jakby nie patrzeć, policja była pod ogromną presją. Ludzie po prostu się bali, a oni jeszcze nie ujęli sprawcy. Pod koniec miesiąca gazety skupiły swoją uwagę na Luku Michelu. To właśnie wtedy pojawiła się nieoficjalna informacja, że detektywi uważają go za głównego podejrzanego. Inaczej dziennikarze by o tym nie pisali, musieli mieć jakieś przecieki. Okazało się, że podczas przeszukania domu Michela policjanci odkryli niewielką skórzaną pochwę na nóż, etui, na którym został wyciosany napis: Najlepszy dzień, jaki kiedykolwiek miałem. To był ten, kiedy jutro nie nadeszło. I były to właściwie słowa Kurta Cobaina, które miał umieścić w piosence Smells Like Teen Spirit, ale ostatecznie się tam nie pojawiły. Dalej na tym etui były wyryte inicjały J.J. i poniżej data 1989-2003. Jak macie możliwość spojrzenia na ekran, to powinno się wam teraz pojawić zdjęcie tego przedmiotu. No cóż, nawet taki zwykły człowiek może wywnioskować, że inicjały odnoszą się do Jodie Jones, która urodziła się w 1989 roku i zmarła w 2003. Jak wspomniałam, samego noża nie znaleziono, ale za to policja natknęła się też na książki o tematyce satanistycznej i jakieś zapiski odnośnie diabła, szatana, które Luke sobie pisał na tych swoich szkolnych podręcznikach. Skonfiskowano także z jego pokoju płytę DVD Merlina Mansona, którą, jak się później okaże, kupił dwa dni po śmierci Jody, i na której znalazły się wizerunki nagich kobiet związanych razem. Ale to nie było wszystko. W pokoju Luke'a znaleziono 20 butelek wypełnionych jego własnym moczem oraz różne leki z gatunku opioidów. Zabrano także kalendarz, który był sprzedawany pod nazwiskiem Merlina Mansona i na jednej ze stron znajdował się wizerunek Elizabeth Short, czyli Czarnej Dali. Stąd też właśnie, tak mi się wydaje, pojawił się wątek z morderstwem Czarnej Dali w tej sprawie. Zaczęto to łączyć. I kiedy to wszystko wyszło na jaw, to gazety miały nie lada używanie Tabloidy sugerowały, że morderstwo Jody było naśladowaniem zbrodni na Elizabeth Short. Dziennikarze rozmawiali z każdym, kto chciał mówić, i nieważne czy był wiarygodny czy nie, ważne, aby szokowało. Pojawiły się artykuły, w których kreowano Luka Michela na dziwaka, na Gota, że handlował narkotykami, interesował się satanizmem. Grał w brutalne gry komputerowe, które też być może wyzwoliły w nim agresję, którą skierował na niewinną dziewczynę. Pisano też o tym dziwnym eseju, który przedstawił w szkole. Pojawiły się różne nagłówki, niemal oskarżycielskie, w których dywagowano, czy aby to nie on przypadkiem nie zabił Jody w jakimś rytuale. W tamtym czasie Lux skończył 15 lat, był zatem nieletni i w świetle prawa to w mediach nie powinno pojawić się jego nazwisko, a tym bardziej wizerunek, jeśli był podejrzany o popełnienie przestępstwa. Ale gazety to obeszły i to z pomocą samej policji, bo śledczy odnosili się do Michela jako kluczowego świadka, a nie podejrzanego. Więc reporterzy, dziennikarze mieli wolną rękę na publikowanie jego personaliów i zdjęć. Pod koniec sierpnia 2003 roku wznowiono semestr szkolny po wakacyjnej przerwie. W Szkocji czy ogółem w Wielkiej Brytanii te wakacje zupełnie inaczej wyglądają niż w Polsce, ale nie będę już wchodzić w szczegóły. W każdym razie po wakacyjnej przerwie funkcjonariusze na stałe zawitali do szkoły świętego Dawida, gdzie uczyła się ofiara, jak i Luk. Mogli swobodnie przebywać na terenie szkoły, patrolować go i też dzięki temu uczniowie czuli się bezpieczni, też rodzice z pewnością mogli odetchnąć z ulgą, że ich dzieci są pod odpowiednią opieką, że są pilnowane. I zdaje się, że po tej wakacyjnej przerwie każdy czekał na Luka Michela, było o nim głośno, więc kiedy nadszedł ten pierwszy dzień szkoły, to wszyscy go wypatrywali. Ale chłopak na zajęciach się nie pojawił, przynajmniej na początku. Ale nie dlatego, że nie chciał. Rodzina Mitchell dostała pismo od okręgowego dyrektora Kuratorium Oświaty, w którym stwierdził, że Luke zostanie wykluczony z zajęć w celu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa uczniów. Ta decyzja nie była poparta żadnym racjonalnym powodem, bo przecież oficjalnie Luke nie był podejrzany w sprawie morderstwa Jody. Po prostu Cała ta sprawa została tak rozdmuchana przez dziennikarzy, że zrobił się z tego medialny cyrk i na chłopaku po prostu wieszano psy. Rodzice Luka byli wściekli. Corin i Phil stali za swoim synem murem. Poradzili się adwokata, który wystosował pismo do szkoły, że jeśli nie przywrócą Luka, no to pójdą z tą sprawą do sądu. I szkoła ustąpiła. Chłopak mógł wrócić na zajęcia, choć z pewnością nie było to dla niego łatwe. Ostatecznie pozwolono mu na nauczanie indywidualne. Przychodził więc do szkoły, ale nie uczył się ze swoją klasą. Warto wspomnieć, że na ten moment rodzina Jones nie odzyskała jeszcze ciała Jody, no bo były na nim przeprowadzane badania. Dopiero na początku września 2003 roku zwrócono je rodzinie. Pogrzeb odbył się 3 września w kościele parafialnym Gorbridge w Midlothian i uczestniczyły w nim setki ludzi. Nie tylko uczniów ze szkoły Świętego Dawida, ale też po prostu mieszkańców z okolicznych miejscowości, nie licząc dziennikarzy. Rodzina poprosiła żołobników, by nie przenosili kwiatów, tylko posadzili w swoich ogródkach słoneczniki, które miały być takim hołdem dla Jody. Bo były to jej ulubione kwiaty. Podczas ceremonii puszczono także piosenki zespołu Nirvana. Sama Judy Jones została pochowana obok swojego ojca na cmentarzu Harveston. Przed pogrzebem rodzina Jones poprosiła Luka Mitchella, by nie brał udziału w ceremonii, i chłopak uszanował tę prośbę. On i jego matka Corinne odprawili własne nabożeństwo, czy też czuwanie w swoim domu. Które też ostatecznie zostało sfilmowane i wyemitowane w Sky News. Później Luke udzielił wywiadu, gdzie opowiadał o tym, jak znalazł ciało Jodie, i też o tym, jak osądziły go media. Zaprzeczał, jakoby zamordował nastolatkę, gdy zostało to zapytane. Ten zaimprowizowany wywiad, który odbył się tego samego dnia, co pogrzeb Jodie, został uznany przez rodzinę Jonesów za brak szacunku. Ponadto Luke i jego matka zostali również sfotografowani później tego samego dnia, jak odwiedzali grup Jody. Zostawili na nim kwiaty, co jeszcze bardziej zirytowało rodzinę Jones, bo przecież prosili, aby ich nie przenosić. W grudniu 2003 roku prawnik rodziny Mitchell, Nigel Beaumont, otwarcie oskarżył policję o podsycanie medialnego szaleństwa na temat jego klienta. Twierdził, że funkcjonariusze policji potwierdzili gazetom, że jego klient był jedynym podejrzanym w sprawie i że powinni chociaż przeprosić za ten wyciek informacji i też wszcząć wewnętrzne dochodzenie, by ukarać osobę, która puściła to do gazet. W odpowiedzi policja oświadczyła, że nigdy nie wymieniła nikogo otwarcie jako podejrzanego. Jednak chwilę później, po tym oświadczeniu Przedłożyli prokuratorowi i fiskalowi, tak to się w Szkocji nazywa, myślę, że można to stanowisko porównać do takiego prokuratora okręgowego w USA. Przedstawili raport, w którym wymienili Luka Michela jako głównego podejrzanego. I prokurator miał ocenić, czy policja ma wystarczające dowody, by wnieść oskarżenie i skierować sprawę do sądu. W kwietniu 2004 roku po ocenie tych wszystkich dowodów, Luke Mitchell został aresztowany i oskarżony o morderstwo w sądzie w Edynburgu. Nie przyznał się do winy i został osadzony w areszcie. Usłyszał również zarzut popełnienia przestępstwa z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Chodziło po prostu o ten zarzut handlowania narkotykami marihuaną. I teraz, gdy został oficjalnie oskarżony o popełnienie przestępstwa i nadal był nieletni, to mediom zabroniono publikowania jego zdjęć oraz personaliów. Od tamtej pory media mogły pisać o nim tylko jako o piętnastoletnim uczniu. Matka Luka, Corin, i jego starszy brat Shane również zostali w tym czasie aresztowani. Za utrudnianie śledztwa i rzekome dostarczenie fałszywego alibi Lukowi. Mianowicie, Corinne powiedziała policji, że Luke gotował obiad w czasie, gdy Jodie została zamordowana i że zarówno ona, jak i Shane byli tego świadkami. To, co jest istotne, to fakt, że na początku rozmów z policją, Shane bardzo się motał. Często odpowiadał, że nie pamięta, że ma słabą pamięć, przez nadużywanie narkotyków, ale jak mu dadzą chwilę czasu, no to sobie wszystko przypomni. Więc go wypuścili. Szein wrócił do domu, a potem przyjechał znów na komisariat, gdzie złożył tzw. oświadczenie uzupełniające, w którym powiedział to samo co jego matka. Jest to trochę podejrzane, bo wygląda to zupełnie tak, jakby Shane kompletnie nie wiedział co powiedzieć i poradził się matki, która powiedziała mu co ma mówić. Ale z tymi zeznaniami i oświadczeniami Sheina to jeszcze będzie ciekawie. Wrócimy do tego. Termin rozprawy wyznaczono na listopad 2004 roku. W międzyczasie Luke skończył 16 lat i w świetle prawa nie był już nieletni. A to dawało mediom pełne prawo do ponownego publikowania jego wizerunku i nazwiska. Mitchell nie przyznał się do morderstwa Jody, zaprzeczył również oskarżeniom o noszenie noża w miejscu publicznym i handlowanie marihuaną. Proces się rozpoczął, ale nie trwał długo, bo zwolniono dwóch przysięgłych, ponieważ widzieli zdjęcia zmasakrowanego ciała Jody, jeszcze przed oficjalną prezentacją materiału dowodowego. Zdecydowano, że reszta przysięgłych także musi zostać zwolniona i wybrano zupełnie nowych. W skład ławy przysięgłych wchodziło ośmiu mężczyzn i siedem kobiet. Po kilku tygodniach proces ruszył na nowo, zaczęli też zaznawać pierwsi świadkowie. Pierwszy był policyjny fotograf Alan Murray. To właśnie podczas jego zeznań zaprezentowano zdjęcia z miejsca zbrodni oraz brutalnie okaleczone ciało czternastoletniej Jody Jones. Szczególnie jedno zdjęcie wzbudziło zainteresowanie. Było to zdjęcie drzewa znajdującego się w pobliżu ciała, na którego korze wyryto inicjały JJ plus LM. Później zeznawali uczniowie ze szkoły świętego Dawida. Młodzież zeznała, że zarówno Jones, jak i Mitchell wraz z innymi nastolatkami zbierali się razem w porze lunchu, aby palić marihuanę. Siedemnastoletni Alistair Leach zeznał, że Luke Mitchell miał przy sobie marihuanę praktycznie przez cały czas. Na palcach jednej ręki można było policzyć, ile razy jej przy sobie nie miał. W dniu morderstwa Jody zarówno Luke, jak i dziewczyna palili marihuanę w porze lunchu w China Gardens. Przysięgli usłyszeli także, jak Matthew Moraski, instruktor Army Cadet Force, do której należał Mitchell, nie powiedziałam chyba o tym, potwierdził, że skonfiskował nóż Lukowi. Dwie inne nastolatki, Ashley Coates i Michelle Pierney, zeznały pod przysięgą, że Luke był w posiadaniu kilku noży, które przynosił do szkoły. Panna Ciernej zeznała również, że Luke Mitchell powiedział kiedyś, że często wyobraża sobie, jak kogoś zabija. Kuzyn Jody, John Ferris, który był w okolicach w czasie morderstwa, stanął przed sądem i zeznał, że wielokrotnie widział Luka z różnymi nożami. Przyznał się też do sprzedaży marihuany Mitchellowi na dzień przed morderstwem Jody. Podczas przesłuchania przez detektywów zaprzeczył, jakoby był zamieszany w morderstwo. Dodał, że ani on, ani jego towarzysz nie mieli nic wspólnego ze śmiercią Jody. Geraldine McKee, nauczycielka, która uczyła Luka Michela w szkole, zeznała w sądzie na temat tego niepokojącego eseju, który jej oddał. Kwestionował on w nim istnienie Boga oraz to, że świat potrzebuje szatana posłańców szatana, takich jak on, by utrzymać to wszystko w równowadze. Powiedziała sądowi, że skierowała Luka Michela do szkolnego psychologa, ale ten nie chciał iść. W tym eseju Luk napisał, tu cytuję, co z tego, że jestem gotem w katolickiej szkole? Co z tego, że ubieram się w workowate ubrania i że jestem bardziej brutalny niż inni i nie boję się skaleczyć? Czy to usprawiedliwia jakiegoś nadętego nauczyciela, żeby skierował mnie do psychiatry? To, że zdecydowałem się podążać za naukami szatana, nie oznacza, że potrzebuję pomocy psychiatrycznej. Obrońca Luka, Donald Finley, starał się odpierać te wszystkie zeznania. Przedstawił między innymi inne bazgroły w zeszytach i podręcznikach należących do chłopaka, które nie nawiązywały do diabła. Później na świadka wezwano matkę ofiary, Judith Jones. Praktycznie cały czas płakała. Łamał się jej głos. Opowiedziała o tym, jak ostatni raz widziała córkę, jak wymieniała z chłopakiem wiadomości z jej telefonu. Pamięta, co powiedziała Jody? Luke Mitchell zadzwonił na numer stacjonarny Jonesów o 17.40, pytając, czy Jody już wyszła, bo jeszcze jej nie było. Obrańca zapytał Judith, czy nie uznała, że to dziwne, że córka wyszła jakieś 40-45 minut wcześniej z domu i nie dotarła jeszcze na spotkaniu z chłopakiem. Kobieta odparła, że nie zwróciła na to zbytniej uwagi, bo tego popołudnia była bardzo zajęta, a poza tym telefon odebrał jej partner, Alan. Kolejnym bardzo ważnym świadkiem była pani Andrina Bryson, która powiedziała policji, że widziała Luca Michela i Jody Jones stojących przy wejściu do Rowan's Deck Path od strony New Battle. Powiedziała, że przejeżdżała tamtędy około godziny 17.00. Mogła być 16.50, 16.55. Andrina widziała na chodniku dziewczynę rozmawiającą z chłopakiem. Gdy pokazano jej na posterunku zdjęcie Luka Michela, to go rozpoznała. Powiedziała, że to właśnie jego widziała. Jednak w sądzie, gdy obrona poprosiła, by wskazała osobę, którą wtedy widziała pani Bryson, to ta odparła, że nie jest w stanie, że nie widzi nikogo takiego na sali. Prokuratura była przerażona słysząc to oświadczenie, bo przecież Andrina rozpoznała Luka ze zdjęcia, a teraz nie jest w stanie go rozpoznać, kiedy siedził praktycznie przed nią? Osobiście wydaje mi się, że Andrina nie rozpoznała Luka, bo w sądzie wyglądał on zupełnie inaczej. Był ubrany w schludnie, myślę, że elegancko, w marynarkę, miał też spięte z tyłu uczesane włosy. Ten, którego widziała, nosił workowate ciuchy, zieloną kurtkę. Kolejnym interesującym świadkiem był Leonard Kelly, który powiedział, że jechał rowerem wzdłuż Rowan's Dyke Path, mniej więcej w czasie morderstwa Jodie Jones. Jechał nawet w pobliżu tej kamiennej ściany, za którą dziewczyna została zamordowana. Podobno Leonard słyszał za tą ścianą jakieś odgłosy duszenia. I taki metaliczny dźwięk. Nie pomyślał, że to coś poważnego, coś, czym powinien się zainteresować. Uznał, że to pewnie jacyś chłopcy się biją i stwierdził, że nie będzie się tym przejmował. I pojechał dalej. Kelly zmieniał swoje zeznania. I to był problem. Początkowo zeznał śledczym, że słyszał tylko szelest liści po drugiej stronie muru. Jakby po prostu ktoś tam chodził. Później zmienił zeznanie, dodając, że ktoś tam był i że słyszał, jak ktoś jest duszony. Zapytany w sądzie, dlaczego tak bardzo zmienił swoje zeznanie, Leonard odparł, że bał się, że policja uzna go za podejrzanego, jeśli nie powie czegoś więcej. W końcu, jechał tam w czasie, kiedy doszło do morderstwa. Przecież równie dobrze on mógł to zrobić. Chciał się po prostu ubezpieczyć. Inny świadek zidentyfikował w sądzie Luca Michella jako osobę, która, którą widziała w pobliżu lasu w dniu morderstwa Jody. Lorraine Fleming, która miała 46 lat, jechała do domu wraz ze swoją przyjaciółką, Rosemary Walsh. Mijały po drodze młodego mężczyznę, który stał na ulicy niedaleko miejsca, gdzie doszło do morderstwa. Wyglądał dziwnie, jak uznała Lorraine. Wyglądał jakby... Knuł coś niedobrego. Obserwował chodnik, był do nich odwrócony tyłem. Ale kiedy się odwrócił, to pani Fleming uznała, że mógł mieć co najwyżej 17 lat. Miał ciemne spodnie i bluzę, a na wierzchu zieloną kurtkę. Rosemary Walsh rozpoznała w tym chłopaku Luka Michela, kiedy ten zaczął gościć na pierwszych stronach gazet. Ale wtedy ponownie wkroczył obrońca Luka, który wytknął jej, że. W swoim pierwszym oświadczeniu na policji nie była pewna, czy kurtka chłopaka była zapięta czy rozpięta, a w drugim oświadczeniu opisała dokładnie, jaką pod spodem miał koszulkę czy też bluzkę i jaki znajdował się na niej napis. Pindley sugerował, że pani Walsh zasugerowała się zdjęciami z gazet, na których Luke nosił właśnie takie ciemne koszulki z napisami. Następnie głos zabrał David High, Przyjaciel Luka Michela powiedział sądowi, że często palił marihuanę z Lukiem i Jodie w China Gardens. Raz przypomniał sobie, jak Luke pokazał mu tam nóż, który miał ze sobą. Był spory, jakby wojskowy, składany. Miał mu służyć do samoobrony. Hai powiedział również sądowi, że w wieczór morderstwa Jodie spotkał się z Lukiem w New Battle Abbey College. Jodie miała być z nimi, ale się nie pojawiła. David zapytał więc Luka, gdzie jest, przecież byli prawie, że nierozłączni. Na co Luke odparł, że nie może wyjść, bo jest uziemiona, co jest dziwne, bo przecież się z nim umówiła. Sąsiedzi Michelów, 37-letni Gordon Ramesh i 41-letni Nicholas Franklin, powiedzieli sądowi o dymie i dziwnym zapachu wydobywającym się z ogrodu Michelów w noc morderstwa Jody. Pan Ramasz, którego dom przelega do domu rodziny Michelów, pomyślał, że może urządzają sobie grilla. Ale po dłuższym zastanowieniu się stwierdził, że ten dym nie pachnie jak jedzenie. Sklei pan Franklin opisał, jak około godziny dwudziestej drugiej widział w ogrodzie na tyłach budynku rozpalony kominek. Słyszał również głosy, ale nie był pewien, kim byli ludzie. Zeznał również, że widział Luka Michela spacerującego po okolicy około godziny 22. Jego żona, Patricia, poczuła zapach spalenizny wydobywający się z ogródka Michelów między godziną 18.30 a 19.30. Prokuratura twierdziła, że ten niezwykły zapach był wynikiem palenia ubrań Michela w celu pozbycia się dowodów. Ale, tak jak wiemy, pobrano próbki tego paleniska i nie znaleziono tam żadnych resztek spalonych ubrań. Później zeznawała Janine Jones, siostra Jodie. Opowiedziała sądowi, jaki był przebieg wydarzeń do momentu znalezienia ciała siostry. Późnym wieczorem zadzwoniła do niej matka, Judith. Powiedziała, że Jodie nie wróciła do domu i że się bardzo martwi. Ona, jej narzeczony Steven oraz babcia, Alice Walker, ruszyli na poszukiwania Jodie. Spotkali Luka razem z psem. Mio. Na końcu ścieżki Rowan's Dyke. Janine zapytała Luka, czy coś widział, na co ten odparł, że nie. Szli razem ścieżką w kierunku New Battle i znajdowali się niedaleko tej kamiennej ściany, kiedy Luke nagle stwierdził, że chce pójść właśnie tamtędy. Gdy odkrył ciało, to wyglądał normalnie. Nie był zszokowany, wzruszony, nic takiego. Technik medycyny sądowej. Derek Skrymager powiedział sądowi, że Jodie mogła się czołgać lub być ciągnięta do miejsca, w którym została znaleziona. Powiedział również, że nie ma dowodów na to, że napastnik był poplamiony krwią po ataku. Może stał z tyłu i nie został nią obryzgany, że tak powiem. Technik przyznał też, że zachowanie policji na miejscu zbrodni nie było idealne. Ciało Jodie zostało przeniesione na plastikowe prześcieradło zanim technicy medycyny sądowej mieli okazję je zbadać. Poza tym zostało zostawione na deszczu. Później sąd wysłuchał szczegółów dotyczących dowodów znalezionych na miejscu zdarzenia. Głowa przysięgłych usłyszała, że zespoły kryminalistyczne spędziły 18 miesięcy na badaniu setek przedmiotów, w tym też i ubrań zamordowanej dziewczyny. Na bistonoszu Jodie znaleziono ślady DNA pochodzące od więcej niż dwóch osób. Część z tego DNA pasowało do Luka Michela, a druga część do Stevena Kelego, który był chłopakiem siostry ofiary Janine. Jednak szybko wyjaśniono, dlaczego DNA Stevena się tam znalazło. Jody miała na sobie wcześniej bluzkę, która właściwie należała do Janine, zdaje się, że po prostu ją pożyczyła. Następnie sąd usłyszał o przedmiotach znalezionych w domu Michelów po przeszukaniach w tygodniach po morderstwie. Mówiono o skórzanym etui na nóż z inicjałami i datami, o rysunkach, akcesoriach satanistycznych. Również tego dnia sąd był świadkiem starcia między detektywem Livingstonem a adwokatem Michela, Donaldem Findlayem. Windley oskarżył policję o niesprawiedliwe traktowanie jego klienta. Sądowi zostały przedstawione zdjęcia kilku młodych ludzi, które zostały pokazane Andrynie Bryson, tej, która zeznała, że rozpoznała lukę ze zdjęć, a wcześniej nie potrafiła wskazać go na sali sądowej. To, co podkreślił adwokat, to fakt, że Mitchell był jedynym młodzieńcem z długimi włosami i jedynym przedstawionym na zwykłym białym tle. Pan Findlay argumentował, że to było celowe działanie i aż prosiło się, by pani Bryson wskazała jego. Livingston bronił się tym, że śledztwo było prowadzone rzetelnie i że nie ma nic sobie do zarzucenia. Następnie sąd wysłuchał zeznań złożonych przez Luka Michela w kilka godzin i dni po odkryciu ciała Jody. Według Luka ich grupa poszukiwawcza przeszła obok wyrwy w kamiennej ścianie graniczącej ze ścieżką, kiedy pies chłopaka zaczął coś węszyć. Następnie Mitchell podszedł do tej ściany i przecisnął się przez szczelinę, gdzie znalazł ciało Jody, choć na początku sądził, że to manekin. Odtworzono nagranie audio z oświadczenia złożonego policji przez Luka cztery dni po morderstwie. Sędzia Lord Nimel Smith powiedział ławie przysięgłych, aby słuchali nie tylko tego, co zostało powiedziane, ale także sposobu, w jaki zostało powiedziane. Na tym audio Luke wyjaśnia spokojnym głosem, jak umówił się na spotkanie z Jodie. Jednak kiedy się nie pojawiła, to pomyślał, że zapomniała lub poszła gdzieś indziej, albo że coś jej wypadło w domu. Nie powiedział wówczas detektywom, że wiedział, że opuściła dom, bo zadzwonił tam i ojczym dziewczyny powiedział mu, że już wyszła, aby się z nim spotkać. Luke opisał również ubrania, które Jodie miała na sobie w noc, kiedy została zabita. W oświadczeniu został zapytany o posiadanie przez niego DVD z Merlinem Mansonem. Ta płyta została następnie odtworzona przed ławą przysięgłych. Występował na niej Merlin Manson, jadący ciemną drogą który później zatrzymał się przy idącej w bok polnej drodze. Później jest zbliżenie na dwie związane nagie kobiety, którym zakładano kaptury na głowy. Sąd Najwyższy w Edynburgu wysłuchał, jak Mitchell powiedział policji, że kupił DVD w Sainsbury's dwa dni po tym, jak odkrył nagie i zakrwawione ciało Jody. Później zeznawała 15 piętnastoletnia Kimberly Thompson która powiedziała, że jest dziewczyną Luka Michela. Powiedziała, że kiedy przeczytała o śmierci Jodie i o tym, że była dziewczyną Luka, ściekła się. Nie wiedziała, że chłopak ją zdradza. Kimberly opowiedziała, jak go poznała, że miało to miejsce latem zeszłego roku, kiedy przyjechał na wakacje ze swoją matką do Perthshire. Później, gdy Luke wrócił do siebie, to utrzymywali związek na odległość. Dzwonili do siebie, pisali smsy, spotkali się w święta Bożego Narodzenia, spędzili razem Sylwestra. Luke odwiedził ją nawet w walentynki 2003 roku, a to właśnie wtedy zaczął chodzić z Jodie. Prokuratura zasugerowała, że może to był właśnie motyw, że Jodie dowiedziała się, że Luke spotyka się z inną dziewczyną i chciała zerwać ten związek. Chciała skonfrontować go z tym. Ekspert do spraw danych, Derek Morris, powiedział sądowi o analizie, którą przeprowadził na telefonie komórkowym Luka Mitchella. Ujawnił, że zapis ostatnio wybieranych numerów pokazuje tylko jedno połączenie zamiast zwykłych dziesięciu. To połączenie zostało wykonane na telefon Corinne Mitchell 31 minut po północy, a kolejne 8 minut później. Luke był już wtedy na posterunku policji i miał przy sobie telefon. Wiadomości tekstowe zostały usunięte, ale Morrisowi udało się część z nich odzyskać. Na karcie SIM zapisała się wiadomość z 27 czerwca 2003 roku, która brzmiała Hej Luke, tu Kim. Jestem u dziadków. Możesz zadzwonić na ten numer? Kocham cię. Później była wiadomość od matki Jodie sprzed dwóch tygodni przed śmiercią dziewczyny. Judith pisała w niej, że nastolatka jest uziemiona na kilka dni, aż w końcu wiadomość, którą napisała sama Jodie z numeru swojej matki z prośbą o spotkanie. Prokuratura twierdziła, że usuwanie połączeń i wiadomości było podejrzane, zwłaszcza gdy mogą mieć znaczenie dla dochodzenia w sprawie morderstwa. W odpowiedzi obrona zwróciła uwagę, że wiadomości wymieniane między Lukiem a Jodie między 16.34 a 16.38 również zostały usunięte z telefonu mamy Judith, co sugeruje, że nie było to niczym niezwykłym. Zapewne chodziło o pamięć telefonu, która nie była zbyt duża. Następnie w łowie przysięgłych ponownie pokazano zdjęcia zwłok nastolatki. A chwilę później stanowisko dla świadków zajął patolog przeprowadzający sekcję zwłok, Antoni Busati. Opowiedział on ławie przysięgłych o sporządzonym przez siebie raporcie dotyczącym obrażeń Jody i tego, jak zostały zadane. Pokazano zdjęcie twarzy ofiary, na którym widać masywne obrażenia policzka i szyi. Odnosząc się do rany na policzku, profesor powiedział, że rana miała głębokość ponad jednego centymetra. Powiedział, że główna tętnica w szyi Jody została przecięta. Wyjaśnił, że w okolicy szyi było co najmniej 12 powierzchownych i głębokich cięć, oraz że na skutek ataku powstała dziura w jej tchawicy. Żyła szyjna również została przecięta, tak samo jak nerw główny. To te rany okazały się śmiertelne. Jodie zmarła niemal natychmiast. Później przyszedł czas na zeznania Corinne i Shayna Mitchellów. Shane powiedział sądowi, że 30 czerwca 2003 roku był w domu. Siedział na komputerze i, jak się okazuje, oglądał porno. Według danych z komputera było to o godzinie 17.30. A było to nieco dziwne, bo o tej porze w domu powinien być luk i robić obiad. Shane jednak później przyznał, że go nie było i oglądał porno sam w domu. Corinne powiedziała sądowi, że tego feralnego dnia wróciła z pracy około 17.15. Shane był na górze w swoim pokoju, a luk w kuchni gotował obiad. Podobno wszyscy razem zjedli posiłek w salonie, nim Luke wyszedł na spotkanie z Jodie. Miało to mieć miejsce jakoś po godzinie 17.40. Wrócił do domu około 21. .00. Wcześniej zadzwonił do matki i powiedział jej, że Jodie nie pojawiła się na spotkaniu. Pokazano wtedy odzyskany po części rejestr połączeń z telefonu Luka, na którym widać było zapisy, że chłopak dzwonił do swojej matki dwa razy po północy. Corinne, zapytana o treść tych rozmów, powiedziała, że jeszcze wtedy syn nie powiedział jej o tym, że Jody nie żyje. Zaprzeczyła oskarżeniom, jakoby Luke wrócił do domu niedługo po spotkaniu z Jody tego wieczoru, aby pozbyć się dowodów. Zapytana o te Dziwne zapachy wydobywające się z ogrodowego paleniska zaprzeczyła, by było w ogóle używane tego dnia. Później zmieniła jednak zdanie. Stwierdziła, że kominek jednak był używany, bo mogła w nim palić trawę po południu. Prokurator zasugerował, że wymyśliła alibi dla swojego syna, by go chronić. Następnie sąd wysłuchał zeznań Raymunda McCloya. Tatuażystę z Whiplash Trash w Edynburgu, który powiedział łowie przysięgłych, że Corin i Luke przyszli do jego salonu, aby zrobić tatuaż chłopakowi. Żeby zrobić sobie tatuaż, trzeba było mieć ukończone 18 lat. I ten tatuażysta poddawał wątpliwość, by Luke tyle miał. Ale wtedy Corin naskoczyła na niego i rzuciła mu w twarz dowodem osobistym chłopaka, który był fałszywy, bo wydany na nazwisko Tyler. Prokurator argumentował, że to pokazuje, że Corin byłaby w stanie kłamać dla swojego syna. Ostatnimi świadkami wezwanymi na proces byli Marion O'Sullivan i jej partner Derek Hamilton. Oboje widzieli podejrzanie zachowującego się młodego mężczyznę stojącego przy wejściu na ścieżkę Lowan's Day Path tuż przed godziną 18 w dniu śmierci Jody. Mógł mieć maksymalnie 18-20 lat. Był ubrany w zieloną kurtkę, czarną koszulkę i ciemne dżinsy. Gdy adwokat zapytał ich, czy to jego klienta wtedy widzieli, odparli, że nie, to raczej nie był on. Gdy wszyscy zostali przesłuchani, to nadszedł czas na mowy końcowe. Nie będę ich tutaj przytaczać, bo właściwie powtórzyłabym wszystko, to co do tej pory powiedziałam. Wiadomo, prokuratura starała się umocnić przysięgłych w przekonaniu, że to właśnie Luke Mitchell jest sprawcą tego brutalnego morderstwa. Obrona natomiast podkreślała, że chłopak został osądzony przez media, nim w ogóle wszedł na salę sądową. Ba, nim w ogóle oficjalnie ogłoszono go podejrzanym. Proces trwał łącznie 42 dni i został okrzyknięty najdłuższym procesem, dla jednego podejrzanego w całej historii szkockiego sądownictwa. Odprawiono ławy przysięgłych, by podjęła decyzję, czy Luke Michel jest mordercą, czy niewinnym, wrobionym nastolatkiem. 21 stycznia 2005 roku, po pięciu godzinach narady, wielka ława przysięgłych w sądzie w Edynburgu uznała 16-letniego wówczas Luka Mitchella za winnego morderstwa Jody Jones. Został również uznany za winnego handlowania marihuaną. Zabrano go do Pullman Young Offenders Institution, gdzie miał czekać na oficjalne odczytanie wyroku i ustalenie kary. 11 lutego 2005 roku Luke Mitchell został skazany na dożywocie z możliwością zwolnienia warunkowego po 20 latach. Sędzia powiedział, że gdyby nie był tak młody, to pewnie wyrok byłby znacznie dłuższy. Mitchell podczas ogłaszania wyroku patrzył prosto przed siebie i nie okazywał żadnych emocji. I wydawać by się mogło, że to koniec tej historii, że morderca Jody siedzi. Ale nie. Przez cały ten czas Luke Mitchell utrzymywał, że jest niewinny i jego obrońca Donald Findlay powiedział prasie, że nadal będzie walczył o oczyszczenie jego imienia. Zapowiedział serię apelacji, i rzeczywiście taka seria apelacji nastąpiła. Adwokat starał się zdyskredytować dowody prokuratury, które rzekomo udowadniały winę jego klienta. Na początku zespół obrony Luka wystosował apelację obejmującą kilka wątków, w tym argument, że nie otrzymał sprawiedliwego procesu. I że został po prostu osądzony przez media. Ponadto dowody kryminalistyczne wskazywały na udział nieznanej osoby trzeciej oraz, że sędzia manipulował ławą przysięgłych. Argumentowali również, że zarzut morderstwa powinien był zostać od innych przestępstw czyli zarzutu posiadania noży i handlu narkotykami oddzielony i że wpłynęło to negatywnie na decyzję przysięgłych. Rozprawa apelacyjna miała miejsce 5 lutego 2008 roku. Donald Findley podsumował przedprocesowe doniesienia prasowe przed sądem. Opowiadał o nagłówkach, które pojawiły się w gazetach na temat 15-letniego wówczas Michela i że były one w stosunku do niego bardzo krzywdzące. Ponadto wytknął, że sędzia nie przeniósł procesu z Edynburga do jakiegoś mniejszego miasta by uniknąć rozdmuchania sprawy przez media, z którymi i tak już był kłopot. Wskazał, że usilna próba powiązania morderstwa Jody z DVD z Marlinem Mansonem i Czarną Dalią to próba oczernienia luka przed ławą przysięgłych bez żadnych konkretnych podstaw i że to bazowanie na pogłoskach. Miał też ale do Adriny Bryson i wskazanie chłopaka z fotografii. Findlay podważał też rzetelność samych śledczych, twierdząc, że jest inny, bardziej prawdopodobny podejrzany. Niejaki Mark Kane przebywał w pobliżu lasu, w którym Jodie została zamordowana. Zachowywał się dziwnie w dniach po śmierci dziewczyny. Podobno mieszał alkohol z narkotykami i miał dziwne rany na twarzy. Zapytany o to, w jaki sposób dosnął tych obrażeń, twierdził, że wpadł w krzaki, które go podrapały. Findley powiedział sądowi, że Kane jest z wyglądu podobny do Luka Michela i śledztwo w jego sprawie się toczy. W odpowiedzi na te zarzuty prokuratura zwróciła uwagę, że facet, który zgłosił na policję podejrzenia dotyczące Kane'a, próbował najpierw sprzedać tę historię gazecie za 50 tysięcy funtów. Zakwestionowano wtedy jego wiarygodność i adwokatowi przyznano cztery tygodnie Takiego jakby przedłużenia przygotowania do przedstawienia konkretnych argumentów dotyczących marka Kane'a. Ale zdaje się, że nic z tego nie wyszło, a pan Kane zmarł w 2018 roku. Opinia publiczna po raz pierwszy usłyszała wtedy, że w pobliżu ciała Jodie Jones znaleziono zużytą prezerwatywę, która zawierała świeże nasienie. Jednak nie należało ono do Luka Michella. Na procesie nie ujawniono tożsamości właściciela tego nasienia, ale zrobiono to dopiero w 2006 roku. Prezerwatywa należała do mężczyzny o imieniu i nazwisku James Falconer, który pochodził z East Houses i który przebywał w areszcie w związku z innymi zarzutami. Był przesłuchiwany w sprawie Jody przez policję i powiedział, że 30 czerwca 2003 roku, około godziny 20.00, Udał się do lasu w pobliżu Rowans-Dyke-Path, czyli jakieś trzy godziny po śmierci Jody, jak ustalono. Poszedł do tego lasu, by sobie ulżyć, bo, jak twierdził, w domu nie miał prywatności, bo dzielił pokój z bratem. Stąd też ta zużyta prezerwatywa. Zapytano go: No dobra, ale to znaczy, że robiłeś to przy ciele zamordowanej dziewczyny? Na co Falconer odparł, że żadnego ciała tam nie widział. Mimo to nadal uważano, że dowody przeciwko Lukowi Mitchellowi są wystarczające albo raczej przytłaczające, i tę apelację odrzucono. Kolejna miała miejsce w roku 2011 i wtedy obrona wnioskowała, by skrócić 20-letni wyrok ze względu na to, że w momencie skazania Luk był niepełnoletni. Ale i ten wniosek odrzucono. W tym samym roku Sąd Najwyższy Wielkiej Brytanii orzekł, że szkocka policja nie może już przesłuchiwać podejrzanych bez obecności ich adwokata. Decyzja została podjęta po tym, jak sędziowie w Londynie podtrzymali apelację nastolatka Pitera Kadera, którego skazanie za napaść uzyskano po przesłuchaniu przez policję w Glasgow, przed tym jak skontaktował się z adwokatem. Później jego obrońca argumentował, że to naruszyło jego prawa człowieka, a zgodnie z artykułem 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka policji wolno było wcześniej przesłuchiwać podejrzanych przez maksymalnie sześć godzin bez obecności adwokata. I w świetle tego orzeczenia, aż 867 spraw toczących się w Wielkiej Brytanii musiało zostać umorzonych. A kilka innych kwalifikowało się do ponownego rozpatrzenia. A ponieważ Luke Mitchell był przesłuchiwany przez policję bez obecności prawnika, otworzyło to nową drogę do potencjalnego zakwestionowania jego wcześniejszego wyroku. Jednak po raz trzeci sędziowie sądu apelacyjnego stwierdzili, że to nie wystarczy i odrzucili wniosek obrony. Później w sprawie dosyć dużo zaczęła udzielać się pewna doktor. Sandra Lynn, znana kryminolog, która stała się jednocześnie rzeczniczką rodziny Mitchell. Doktor Lynn uważała, że Luke nie zabił Jodie i że prawdziwy sprawca tej zbrodni jest chroniony. Ogółem doktor Sandra Lynn działa na rzecz niesłusznych wyroków wskazujących i szuka też pomyłek sądowych. Jest popularna nie tylko w Szkocji, ale też i w innych krajach. Dr. Lin odegrała znaczącą rolę w zasianiu takiego ziarna wątpliwości co do wyroku Luka Mitchella i jego winy. W 2013 roku, Mitchell poddał się testowi wariografem, w którym odpowiadał na pytania w sprawie Jodie Jones. Test został przeprowadzony w więzieniu przez Terego Mullinsa, jednego z czołowych brytyjskich ekspertów od wariografów. Zwróciła się do niego gazeta Daily Mail oraz rodzina Mitchell, którzy poprosili go o wykonanie takiego testu na Luku. I po wydaniu pozwolenia przez więzienie Szoc, gdzie przebywał Mitchell, pan Mullins zadał Lukowi 11 pytań: trzy istotne pytania, trzy pytania porównawcze, trzy znane prawdy i jakieś dwa nieistotne pytania. Podobno Luke ten test wariografem przeszedł. Pan Mullins przeprowadził również test na matce Luka Corin, która także go przeszła. Oba testy nagrano i zostały one wypuszczone do mediów. Co prawda, wyniki testów wariografem nie mogą być dowodami w sądzie ani też powodem do rozpatrzenia pozytywnie apelacji, ale Zespół Obrony opublikował te nagrania na YouTubie, aby odwołać się do Trybunału Opinii Publicznej. Przekonywano, że Mitchell mógł po prostu paść ofiarą okrutnej pomyłki sądowej, bo jego proces był też typowo poszlakowy. Prokuratura opierała swoje oskarżenie właściwie na trzech filarach. Po pierwsze, tym, jak szybko Luk natrafił na ciało Jody, więc musiał wiedzieć, gdzie się znajduje. Po drugie, fałszywe alibi. I trzecie, był widziany przez świadka w pobliżu miejsca zbrodni. W lipcu 2014 roku SCCRC, czyli Szkocka Komisja do Spraw Przeglądu Spraw Karnych, orzekła, że policjanci rzeczywiście naruszyli prawa człowieka Luka Michella, kiedy przesłuchiwali go w sprawie śmierci Jodie Jones, ale doszli jednak do wniosku, że Mitchell nie padł ofiarą pomyłki sądowej. Komisja stwierdziła, że pomimo tego, że Luke powtarza, że jest niewinny, to tak naprawdę nie ma podstaw do kwestionowania jego wyroku. I po decyzji wydanej przez tą komisję ogłoszono, że Mitchell skieruje swoją sprawę do sądów europejskich, co się nie wydarzyło. W 2017 roku Mitchell pracował nad kolejną apelacją. Doktor Sandra Lin założyła również zbiórkę pieniędzy dla niego. Na GoFundMe, ale portal ją zamknął, motywując swoją decyzję tym, że zbiórka naruszała warunki regulaminu. W 2021 roku Channel 5 wyemitował program o tytule Morderstwo w Małym Miasteczku, gdzie spekulowano, że podejrzanych w sprawie Jody mogło być aż pięciu. Ponadto przekonywano w tym programie, że policja ukrywała dowody, i że wrobili lukę, by tylko mieć sprawcę i zamknąć śledztwo. Rodzina Jones bardzo krytycznie wypowiedziała się o tym dokumencie. Uważają, że zamiast przedstawić fakty, to manipulowali informacjami tak, by sprawić wrażenie, że Luke Mitchell jest niewinny i że został bezprawnie skazany. Ja osobiście tego programu nie oglądałam, więc się nie odniosę. Ale w wielu źródłach jest podnoszone, że nie poruszył on kilku istotnych kwestii, które raczej nie świadczyły o niewinności Luka Michela, a wręcz przeciwnie. Na przykład to, że Luke chodził w takiej zielonej kurtce. I świadkowie zeznali, że widzieli chłopaka właśnie w takiej kurtce przy leśnej ścieżce w dniu i czasie morderstwa Jody. Jednak po śmierci dziewczyny nagle ta kurtka zniknęła. Nie znaleziono jej w domu Michelów, jakby rozpłynęła się w powietrzu. Co więcej, matka Luka, Corin, niedługo po morderstwie, kupiła synowi taką samą kurtkę, identyczną. Co więc zrobił takiego z poprzednią? To nigdy nie zostało wyjaśnione. Ponadto sąsiedzi zeznali, że z tego paleniska, piecyka w ogródku Michelów, unosił się taki dziwny dym, śmierdzący. Nie wiem, z jakiego materiału ta kurtka była, ale jeśli to był typowo sztuczny materiał, a tak zakładam, no to po prostu musiało śmierdzieć, dlatego zwróciło to uwagę sąsiadów. Podobno nic w tych popiołach nie znaleziono, ale sam fakt, że Corinne najpierw zeznała, że nic palone tam nie było, a potem nagle sobie przypomniała, że mogła palić suchą trawę, no to jednak budzi pewne wątpliwości. Tak jak też wątpliwość wzbudza alibi Luka, które zapewniła mu jego matka, a które posypało się przez Szeina, który na początku najwyraźniej nie wiedział co powiedzieć, i dopiero po rozmowie z Colin złożył oświadczenie uzupełniające. Poza tym o 16:54 Luke zadzwonił ze swojego telefonu na tzw. speaking clock. Z tego co zrozumiałam, to była taka bezpłatna usługa, że wybierało się jakiś krótki numer i wtedy głos w słuchawce mówił, która jest aktualnie godzina. I podobno lok zadzwonił na ten speaking clock e, i nie jest jasne dlaczego, skoro podobno był wtedy w domu. A w domu było pełno takich zwykłych, stacjonarnych zegarów, że tak powiem, no bo był rok 2003. I gdy śledcze zapytali, dlaczego zadzwonił na ten zegar. Będąc w domu, to nie potrafił odpowiedzieć. Może chodziło o lenistwo, nie chciało mu się przejść do pokoju, by zobaczyć tę godzinę, i wolał po prostu sobie zadzwonić. No nie wiem. Poza tym udało mu się bardzo szybko znaleźć ciało Jodie, co też wcale nie było takie proste. Właściwie to trudno powiedzieć, czy mija, czyli ten pies rzeczywiście coś poczuła, ale no z drugiej strony, dlaczego miałaby. Czy Luke miał jakąś rzecz należącą do dziewczyny, którą jej dał do powąchania i to w ten sposób wyczuła Jodie? Czy jak to wyglądało? Ogółem to wytłumaczenie Luka to tak nie za bardzo mi się klei, że to właśnie Mia natknęła się na Jodie. Też świadkowie, czyli Janin, jej chłopak, jak i babcia Alice Walker, zauważyli, że Luke był bardzo spokojny, gdy natrafił na zwłoki. I w sumie nie powinniśmy tego tak za bardzo rozpatrywać, bo różni ludzie różnie reagują w stresujących sytuacjach. Jedni krzyczą, padają na kolana, tak jak właśnie Alice Walker, a jeszcze inni stoją jak wryci, jak Luke na przykład. Natomiast wspomniał śledczym o spince we włosach Jodie, dzięki której rozpoznał, że to ona. Z tym, że ta spinka znajdowała się z tyłu włosów. Więc nie mógł jej zobaczyć tak po prostu. Było ciemno, dookoła krzaki, a on miał tylko latarkę, jak niby zobaczył tę spinkę. Poza tym Luke nosił za sobą nóż. To był taki składany nóż wojskowy, bardzo ostry. Po morderstwie Jodie nigdy narzędzia zbrodni nie znaleziono. Natomiast u luka natrafiono na etui na nóż z inicjałami Jodie i rokiem urodzenia i śmierci. Oraz zdanie z dziennika Kurta Kobejna. Pojawia się tutaj pytanie, kiedy Luke wyrył ten napis na Etui, bo może to miał być po prostu taki hołd po śmierci Jody, czy może pamiątka po tym, co jej zrobił? Na to właśnie odpowiedzi nie ma, kiedy tak naprawdę ten napis się pojawił. Poza tym, jak pamiętamy, Luke nie był wierny Jody, miał już dziewczynę Kimberly. Która mieszkała w innym mieście. Utrzymywał z nią kontakt telefoniczny. Czasami się też spotykali. Dziewczyny nie wiedziały o sobie nawzajem. Kimberly dowiedziała się, że Jodie była dziewczyną Luka z gazety. Mimo to nie ma żadnych niezbitych dowodów na to, że to właśnie Luke Mitchell zabił Jodie Jones. Proces był typowo poszlakowy. Niczego konkretnie wskazującego na chłopaka nie znaleziono. W tym dokumencie, który zdaje się był bardziej po stronie skazanego, jest podniesione, że z ciała Jody zebrano jakieś DNA, nie wiem co dokładnie, ale sporo było tych próbek. I obrana Michela utrzymuje, że te próbki nigdy nie zostały przetestowane. A co więcej, po skazaniu Luka policja je zniszczyła, bo nie mieli powodów, by je dalej trzymać. Luke Mitchell siedzi w więzieniu. Na początku był osadzony w placówce o zaostrzonym rygorze, ale w 2021 roku przeniesiono go do Greenock i umieszczono w Criswell House czyli też do takiego miejsca, gdzie długoterminowi więźniowie są przygotowywani do transferu do więzienia otwartego, czyli takiego, gdzie dostają dzienne przepustki na przykład. Co też jest takim przygotowaniem do zwolnienia warunkowego. Bo tak Mitchell się do takiego zwolnienia warunkowego kwalifikował i złożył nawet wniosek w 2023 roku, ale w czerwcu, czyli dosyć niedawno, ten wniosek został odrzucony bo Luke nie przeszedł testów na obecność narkotyków w swoim organizmie. W związku z tym o zwolnienie z więzienia może się ubiegać dopiero, dopiero za 3 lata. Także tak to wygląda. Luke Mitchell siedzi, od lat uważa i powtarza, że jest niewinny, że to nie on zabił Jodie. Są ludzie, którzy mu wierzą, którzy podpisują te wszystkie petycje którzy wierzą w jego niewinność, tak jak doktor Sandra Lin, co też spotkało się z dużymi kontrowersjami ze strony opinii publicznej. Są też tacy, którzy uważają, że nie zasługuje, by wyjść na wolność, że to on jest mordercą i odebrał życie niewinnej dziewczynie i próbuje się po prostu z tego wyłgać. Nie wiem, co o tym wszystkim sądzić, przyznam szczerze, bo kiedy myślę o tej sprawie, to przypomina mi się proces trójki z West Memphis, bardzo głośny zresztą, i ci chłopcy właśnie z West Memphis okazali się po prostu niewinni. Jeden siedział w celi śmierci, czekał na egzekucję, kiedy ostatecznie zdecydowano, że to jednak nie oni są sprawcami. Ale z drugiej strony są przesłanki, które gdzieś tam mimo wszystko wskazują na to, że Luke nie do końca mówi całą prawdę, że coś musiało się wydarzyć między nim a Jody przed jej śmiercią. Zastanawia mnie też udział Corin. Była przecież oskarżona o składanie fałszywych zeznań, ale w sumie nic z tego nie wynikło i żadnych konsekwencji też nie poniosła. Ale jaki motyw miałby mieć Luk? po prostu czuł potrzebę zabicia Jody, bo był sługą Szatana. Trochę też na siłę próbuje się doszukać podobieństw między morderstwem Jody a sprawą Czarnej Dali. To też niekoniecznie mi tutaj pasuje. Chyba po prostu mówi się o tym, by był jeszcze większy rozgłos i szok. Przynajmniej ja to tak odbieram. Niezależnie od tego, czy zrobił to Luke. Czy ktoś inny? To zginęła bardzo młoda dziewczyna, czternastolatka, która miała przed sobą całe życie. Przechodziła nastoletni bunt, eksperymentowała, ale takie już są nastolatki. Dlaczego została zamordowana? Atak był tak brutalny, że sprawca musiał być pod wpływem bardzo silnych emocji. Co takiego się stało, że podjął decyzję, by odebrać jej życie? Napiszcie, co Wy o tym wszystkim sądzicie. Czy uważacie, że Luke Mitchell jest winny? Czy może jednak była to wielka porażka wymiaru sprawiedliwości? Dajcie znać. Dziękuję, że dziś do mnie zawitaliście. Będę wdzięczna, jeśli zostawicie kciuka do góry i zasubskrybujecie mój kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. A tymczasem, trzymajcie się, cześć i do następnego.